Do dupy. Nie możemy rywalizować między sobą. Są wszyscy? Są. O! Co, teraz jakbym rzucił buta, to mogę go podnieść? Siemaneczko. Jest mapa, są bandaże, rzucasz buta, podnosi on się automatycznie, jak do niego wejdziesz, albo na E. O, już masz jakieś gówno. Rzucasz buta i możesz zebrać. I wiesz, że coś się tu dzieje. Niektóre pułapki zabijają na raz, niektóre zadają ci tylko jakieś tam niewielkie obrażenia. O! Urzuciłem buta, się od razu zamknęło, jakbym wszedł, to już bym nie wyszedł. To wejdź. A tak tylko buta w sensie. No, i wcale my znalezienie wyjścia. 5 pięter jest. Możemy albo się trzymać razem, albo się rozdzielić, tylko nie zginąć. Ale rzucaj buta. No, ja może zrobię. Ogień, 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 odsuń się Bury stamtąd. Nie widzieliśmy tego. Bo u góry jest taka stonka na dachu. Wrzuciła takie gówno. Zamknęło! To otwórz na E. Dobra, otwieram. No i zajebiście. Już wszystko rozumiemy chyba, nie? Nie jest skomplikowana gra. Co tu się podnosi? Palnik! Co to jest za gówno? Chodź, biegniemy za chłopcanem. Oła, oczywiście ja się przyjarałem. Ja sprawdzę to pomieszczenie wrogu, Hubert. A tu jest gość z miną. Jak się podejdzie, to on aktywuje tą minę. Kurwa jaja. A to co loto, to by zabiło, tak? Tak. O, i teraz widzisz, rzuciłem buta i się wysunęły takie te... ...siekacze i... I promień zamrażający. A tu jest wyjście. O. Można do wyjścia. Pierwsze piętro mamy z głowy. Pierwsze piętro jest luzackie. Każde kolejne jest trudniejsze i większe. Na M macie mapę. I te, i od nowa teraz są buty, czy nie? Nie. Nie. Czasami w jakichś pomieszczeniach są kościotrupy z butem, także można sobie zebrać jakiegoś nowego buta. Ale zrobiłeś, że rzuciłeś buta... Rzuciłeś buta i nie było pułapki, a jednak coś chodzi. No bo to już było wcześniej, bo czasami niektóre pułapki aktywują się dopiero jak sprawdzisz pomieszczenie rzucając but. Albo jak nie masz butów, jak wejdziesz, nie? No to ale wtedy jest ryzyko, że cię zamknie i jest pograne. I na mapie widać, które pomieszczenia były sprawdzone. Mają taki jaśniejszy, szary kolor. Mała serii jebane. Są też parkurowe. O kurwa, dostałem. Burego przycięło troszeczkę. Święto, no nic. Ja sprawdzę tutaj, co jest. Luzacko tutaj jest. Tu nie ma nic, można wbijać. Ojej, ale nie ma wyjścia, więc nawet nie ma sensu tutaj włazić. Beyblade. Bączek. Mogę się do niego zbliżyć? Tu jest laser. I nic więcej. Także wchodzę tu. To przejście. Aktywuj chuja. Krokodyle. On się ma. Pracuj się! Uciekaj! Ja tu już se pracuję. Już rzucał jakieś buta, czy nie? No. Masz na mapie, jak jest na jasno, to... Że już odwiedzony. Dobra, ale górę sprawdziłem. Nie wszystkie pomieszczenia są na szaro, ale w każdym byłem, nie ma wyjścia. Także góra jest czysta. Muszę się tu cofnąć. Jak jest wykrzyknik na mapie, to co to jest, że co? Że w środku jest pułapka, ale można ją ominąć. To nie jest śmiertelne. Jak jest czacha, to jest pizda, nie? Tak. No jazda, jest drugie piętro. Bandaż, jak to ja aktualnie nie mam żadnego. Wiem, że Bury jeszcze oberwa, bo go raz chyba laser przyciął. No. To weźcie sobie bandaże. Tu jest jeden, a tu u mnie teraz jest drugi kombi. Beda, nie chodź. Jak go użyć? Spadnę na scrollem i lewym przyciskiem myszy. Faktycznie.
Ej, to jest drugi błąd. To zginiesz, Beda, jak tam wleziesz, bo są kolce pod wodą. Czochę widzę. No to, tak, po 20 AP regeneruje, tak? Mhm. Ale to jest drugi bandaż, był bandaż. Ja mogę sprawdzić, ja mam... No dobra. Ja mam w razie czego jeszcze dwa buty, nie śmigane, nówki. Kondi bandaż też tu jest. Nie wiem, jak się rzuca. Wchodzisz tabem i przeciągasz po prostu na lewo. No. No kurwa, książki chciały na mnie spaść. Rzuciłeś ten bandaż? Ale myślę, że ty wziąłeś. Nie. Dobra, nieważne. Tu są dwa kolejne. Dobra, idę tu. Biorę bandaż. Się zabandażuję. Masz jeszcze buty, Beda? Masz. Tylko kurwa trochę daleko go rzuciłeś, nie wiem czy go odzyskasz. Może być problem. Dam radę, patrz teraz. Drzwi się zamknęły! Otwierać mi te drzwi, kurwa. Nie wziąłem go i chuj. Mina! Uciekaj, Beda, aktywować minę. Dobra. No nic, jak nie masz butów, no to sorry, musisz się kogoś trzymać. Tu jest wesoło, bo są przecinaki z każdej strony i na środku przecinak Hubert, więc nie wiem. A tu do góry co było? Tutaj jest obcinaczka i lasery. To łatwiej. No łatwiej. I dwa buty, bo jeden jest Bedy, a drugi tam ma kościotrup. Trzeba wbiec na pałę. To zawsze najlepszy sposób. No dobra, ja się nie chcę tutaj pakować, bo nie chcę się blokować, także lećcie sobie tam, ja poczekam. Albo wiem co zrobię. O skurwa. Ja wejdę sobie od tej strony. Tu jest czysto, ale buta straciłem, bo wrzuciłem w lawę. O. Weźcie sobie bandaż. Skąd? Gdzie? A tu. A jak się go bierze, mówiliście? A... I potem scrollem sobie wyjmujesz i lewy przycisk myszy przytrzymujesz i się bandażujesz. No, Bury, wbijasz tu do nas? Super. Sprawdzę to pomieszczenie, co tutaj jest. Co było? U mnie luzik i spokój, idę dalej. Ale tu pięknie. Ale chce się wejść. To może opierdolimy całą górę i prawą stronę, zanim pójdziemy na lewo, nie? Jak już tu jesteśmy. Tu dam radę przejść, myślę. Powinienem. No, chyba nie mam butów. Co tu jest, prawda? Dobra, wjebałem się, ta strona jest czysta. Kurwa, to tu jest taka czarna. No ty jest, to chyba lepiej ci kondy będzie wrócić. A jakbym na to wszedł, to co się stanie? Nie wiem, co tu jest. Mówisz, że nie dam rady? Chuj, taka woda. Nie chcę mi się cofać. Jaka woda? Nie masz już butów? Nie masz, nie? Nie. Masz buta przy kosie trupie. Uważaj, żeby nie spać. Tu się nie da. O, do środka. Gdzie? Wezmę sobie bandaż, dobra? O kurwa. Tu się da chyba spaść, co? No, chyba się da. Nie mogę otworzyć tego. Nie opłaciło mi się to, wyjdę na zero. No, a jak... A, wziąłem, dobra. A jak chcesz wziąć wszystko na mapy już? Tutaj tego nie otworzysz. Przez bandaż Beda, weź sobie. U mnie. A też byliście. Tam nie ma wyjścia? Nie ma. Siemanko, uważaj Hubert, nie! Ja pierdol. Co się stało? Ten jest, można się wpaść, nie? Dobra, to nie się stało. Kurwa. Kurwa, to nie ma wyjścia. Tutaj, więc jebać. O, jest! Mamy wyjście. No, zajebiście. Jak wejdziemy na następne piętro, to chłopcem się odrodzi. A co to jest za złoczki?
Gościu, ze śmigłem na kodylku. Mógłbym je zaatakować? Nie. Dobra, Hubson został wskrzeszony. Czwarte piętro już mamy, tylko że jest już dojebane dosyć. Sprawdzę, co jest tu. Lawa. Nie, ale no, można przejść, bo parkury tam się urządzi. A tu jest spokój. No, tu można iść na te kolce? Siema. Chodźcie tutaj, zapraszam. Dobra, idę. Wcale nie podpuszczam. Dobra, idę w takim razie w drugą. Ma ktoś buty, czy nie ma nikt butów? Tutaj rzucisz, ja rzucę. U mnie jest but. Do wzięcia. Jak ktoś chce się cofnąć, to zapraszam. Ale pułapki. O, tutaj jest but. A ciężko go teraz będzie podnieść. I tutaj jest. Góra? Nie byłem na górze. Okay. Otwórz, ja spróbuję podnieść tego buta. Nie, ale tu na narożniku tu nie będzie na bank. Możemy olać te narożniki. Cześć, teraz. Czekam, zaraz się drzwi zamkną. No. Będzie ciężko ci odzyskać tego buta. No tak poleciał w prawo, a jeszcze musisz uważać te latające gówno. Okej, okay, a teraz otwórz sobie. Tak niezbyt go wziąłeś. Nie? Muszę na E? Jeszcze raz. Czekaj, niech się zamknie i otworzy. No nie wiem, trzeba na E czy nie? No zawsze się podnosił automatycznie, jak podchodziłem. No ja czasami... Ja zazwyczaj tak spamuję E, jak podchodzę do tego buta. Żeby nie było niedomówień. Co jest? Masz. O kurwa, no ale dostałem. Chuj. U mnie było zamknięte, ty się przelazł przez otwarte, przez te? Dobra, gdzie idziemy? O. Na pewno nie tutaj. No to tam. No ale to też jest chujowo. A tu są kolce. Górą chcesz iść? No jak teraz... No Bury ma mało HP. Jak go ciachnie, to możemy go za szybko stracić, wydaje mi się. Ciężko będzie potem przejść. Tu się Bury musisz oszczędzać. Chyba musimy zrobić objazd i przejść górą. Chcesz Bury bandaż, bo ja mam dwa. To też było niezłe jajce. A jak się wyrzuca bandaże w ogóle? No tap chyba podobno. Tap wchodzisz i tam albo prawym przyciskiem myszy, albo przeciągasz po prostu na stronę. Dałem ci? Stronę. No, leży. Jeden. Leży na dole. Dałem ci już. Zrób go. Tu. Tutaj, tak? No bo tu jest w sumie najbezpieczniej. Gdzie? No, tutaj. To ma być bezpieczne? Tak. Ja nie wiem, czy umiem skakać w tej grze w ogóle. A ja się wjebę do tej lawy. No, powodzenia, Bury. Czemu ja pierwszy? Dobra, ja idę pierwszy. A tak, o tylko tutaj sprawdzę. O, zamknęło mi się przed mordą. Tu jest chujowo. Tu mam czysto. To idźcie na prawo. Ja już tutaj sprawdzę te pomieszczenia. A, do lawy się wjebałem! Nie idzie wyjść. Beda jest w lawie! Zginie. A tu nie ma wyjścia. Dobra, czyli tak jak mówiłeś, na górze nie ma. Czasami trafiają się pomieszczenia, gdzie można kogoś wskrzesić. O, gdzie można kogoś wskrzesić, więc może nam się uda. Może nam się poszczęści. Oaj! O, w pizdę. Co? Żegnam panów. Coś zrobił. No żegnam panów, niestety. Zobacz, laser go przed tym, patrz. Nie patrzcie na mnie. To zleć na dół. Wypierdalajcie stąd. Nie patrzcie na mnie. Pokaż to, jak to będzie wyglądać. O, oła. Będzie szybka śmierć. 3, 2. Laser! No i zostało tylko dwóch graczy. Czy oni to ugrają? Teraz, żeby nas odrodzić, to potrzebny jest... Albo wchodzą na następne piętro, albo pokój ze wskrzeszaniem, bo tylko jeden jest wskrzeszony zawsze. Ty, Beda, jesteś w pierwszej kolejności wskrzeszany, bo pierwszy umarłeś. O. Uważaj, bo to cię może przysmażyć, jak jesteś blisko drzwi, nie? Co, że tu mamy to jakoś zrobić? Hmm.
Tak, musisz zrobić to samo co Hubson. Buta masz po drodze. No co, co go zabiło? Blask ma w to ramię. No to Hubert, ale masz dwa buty, nie jest źle. Może będzie pomieszczenie ze wskrzeszaniem. A dobra, już masz jednego buta. Już masz dwa z powrotem. Ale nie do pary. Czemu ty masz... Masz głowę kobiety i męskie ciało. Jak to się stało? No bo włączyłeś grę, jak przełączałem postać. Może widzisz tego bica? Jest dobry. Daleko dosyć rzuciłeś. No i... O kurwa! Jak to cię nie popieściło? Bo się na ten, widzisz tu... Na boki to się tylko rozchodzi, nie? No, więc tu jest... Dobra, no to nie jest trudno powiedzieć. Uwaga, kolce? Nie. Nie, na wprost do kolce. I tutaj też jest prąd. I jeszcze do tego ta. I, dobra, tu nie wejdziesz. Tu jest przechuj w ogóle, jak ty się rusza. Czyli tędy. No dawaj. O, jeszcze coś spadło. Bo właśnie chciałem to aktywować. Dobra. Ile ci zostało? Kurwa, jeszcze trochę pomieszczeń masz do eksploracji. Co to było? Ramionczka wyłażą. Pospiesz się. No kurwa. Dobra, tu cię nie sięgnie, ale zaraz się... A nie, drzwi się już nie zamkną przecież tutaj. Czekaj, bo noża nie ma z prawej. Nie ma z prawej, no. No i w drzwiach na wprost też nie ma. Co on tam robi? O, w pizdę. No jak chuj. Możesz jeszcze iść tam na dół, nie? A nóż widelec będzie wyjście. No, albo kogoś wskrzesisz chociaż. No. O kurwa. No. Nie wiem co ci powiedzieć. Szkoda, że wszyscy poginęliśmy. To na pewno. Czekaj, bo... A wy widzicie mapę? Tak. No. To mi powiedzcie, bo ja muszę wstać, żeby mapę zobaczyć. Czy... Gdzie mam iść? Faktycznie tu, czy kurwa? No cholera wie, czy będzie w tym rogu, ale więcej nieodkrytych masz po przeciwnej stronie. Jakbyś teraz się odwrócił o 180 stopni i szedł dalej prosto. Tam masz więcej nieodkrytych, no. Może jeszcze lasery. Uwaga! Kurwa. No, tyku. Co kurwa? A tutaj tak przebiegłeś na pałę, a Buremu się nie udało, nie? Dobrze pamiętam? O, no to nie, to ja dziękuję za to drugi raz. To ja chyba tam wolę.
Jasne, chuj. A, no i butów już nie masz, nie? Ale masz chyba... biec. Po prawej masz buta jeszcze. Nie wiem, czy dasz rady go hapnąć? Ham. No! Co, kurwa? Nie hapnę buta. Dobra, jebać go. Dobra, teraz biegnę. Mam buta. No. Pusto. Ale nie ma też... Łapy spuściły. Nie ma też wskrzeszania niestety. Sprawdź jeszcze, czy w rogu nie ma wyjścia. A tam byłem? W tym? Chyba nigdy go nie otwierałem, co? Nie, chyba nie. Masz bandaże jeszcze? Nie. Chyba, żeby cię zjara. A ja w mapie się. To co? Sprawdzać tu? Czy kąpek? Nie wiem. Co wy myślicie? Ja się nie będę udzielał. Będzie na mnie. Zginij w dobrym celu. No nie, to kurwa jebnie. Co, ja nie wiedziałem, że to mi się poruszy przed ryjami. No, możemy spróbować jeszcze raz. Gdzie samemu?